Drugi list do Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się Bożą sprawiedliwością. Pięć sądów opisywanych przez Pismo Święte. Wyrażenie sąd powszechny, tak często pojawiające się w literaturze religijnej, nie znajduje się w Piśmie Świętym, a co ważniejsze, nie znajduje się w Piśmie Świętym myśl, którą to wyrażenie miało przekazać. Dwight Pentecost słusznie zauważył, to błędny zwyczaj doprowadził świat chrześcijański do mówienia o sądzie jako o jednym wielkim wydarzeniu mającym miejsce przy końcu świata, kiedy to wszystkie istoty ludzkie, święci, grzesznicy, Żydzi, poganie, żywi i umarli, staną przed wielkim białym tronem i tam będą sądzeni. Nic nie może być dalsze od nauki Pisma Świętego. Pismo Święte mówi o pięciu sądach, a różnią się one pod czterema ogólnymi względami. Co do tego, kto jest przedmiotem sądu, po drugie, co do miejsca sądu i po trzecie, co do czasu sądu i po czwarte, co do wyniku sądu. I pierwszym takim sądem jest sąd wierzących. Sąd wierzących jest opisany m.in. w liście do Hebrajczyków, 1:3, także 9:26, także Rzymian 8:1, a także 2 Koryntian 5:21 i Ewangelia Jana 19:17-18 i 1 Piotra 2:24 i 3:18, a także Galacjan 3:13. Ich grzechy zostały osądzone. Czas, kiedy to się stało, to okolice 30 roku naszej ery. Miejsce – krzyż. Wynik – śmierć Chrystusa. Śmierć Chrystusa i wynik – usprawiedliwienie dla wierzących. Drugi sąd opisany w Piśmie Świętym to sąd nad grzechem w wierzącym. Każdy wierzący ma w sobie grzech. I tutaj mamy to opisane m.in. w pierwszym liście do Koryntian 11:31-32, Hebrajczyków 12:7, 1 Piotra 4:17, 1 Koryntian 5:5, 2 Samuela 7:14-15, także 2 Samuelowa 12:13-14 oraz 1 Tymoteusza 1:20. Czas, jakikolwiek czas, miejsce, gdziekolwiek. Rezultat, karcenie przez Pana, jeśli nie sądzimy samych siebie. I list do Hebrajczyków 9:26 mówi, że przy końcu wieków objawił się raz dla zgładzania grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Trzeci rodzaj sądu to jest postępowanie, czyli motywacje uczynków wierzących będą ocenione. To jest sąd, w którym postępowanie i motywacje uczynków dokonanych przez ludzi wierzących będą ocenione. I to jest opisane m.in. w drugim liście do Koryntian, 5:8-10. Zachęcam, żeby zatrzymać to nagranie sobie i sprawdzać w Biblii bezpośrednio, czytając te adresy, te miejsca, których adresy podaję, tak żeby dokładnie zbadać sobie zagadnienie. Rzymian 14:10, pierwszy list do Koryntian 3:11-15 i pierwszy list do Koryntian 4:5.
Także Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 27 werset i Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 14 werset i Objawienie Jana, 22, 12, także 2 Tymoteusza, 4, 9, 1 Tesaloniczan, 4, 17 i Ewangelia Mateusza, 25, od 24 do 30 wersetu. Czas, gdy Chrystus przyjdzie po Kościół, na 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza. Miejsce w powietrzu, wynik dla wierzącego, każdy otrzyma pochwałę od Boga, każdy otrzyma nagrodę lub tej nagrody nie otrzyma, co jest określane słowem strata, i lecz on sam zbawiony będzie. Chrystus poniósł nasze grzechy we własnym ciele na drzewie, a mimo to każde dzieło musi przyjść na sąd. Życie, uczynki wierzącego muszą być przejrzane przez Pana. Jakże pocieszającym jest w obliczu tego nieuniknionego badania naszych biednych uczynków dowiedzieć się, że w swej cierpliwości, w swej cierpliwej miłości On tak nas prowadzi i pracuje w nas teraz, że może wtedy znaleźć w tym wszystkim coś, za co może nas jeszcze pochwalić. Czwarty rodzaj sądu opisany w Piśmie Świętym to sąd nad narodami. To on jest opisany w Ewangelii Mateusza 25 od 31 do 32 i od 40 wersetu do 46. Także w Mateusza 13 rozdział od 40 do 41 wersetu, a także w Mateusza 24, 21 do 22 wersetu. Również możemy spotkać ten sąd opisany w księdze Joela, 3 rozdział od 1 do 2 wersetu i od 6 do 7 oraz od 12 do 14. Objawienie 7 rozdział, 14 werset. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział od 3 do 9 wersetu. 1 list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Daniela, 7 rozdział, 22 werset. Judy, 14 i 15 werset. Kiedy taki sąd się odbędzie? Chwalebne ukazanie się Chrystusa. Miejsce. Dolina Jehoszafata. Wynik? Niektórzy zbawieni, niektórzy zgubieni. Podstawa? Postępowanie z tymi, których Chrystus nazywa tam braćmi moimi. Ci bracia to żydowska resztka, która zwróci się do Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Mesjasza podczas wielkiego ucisku, który nastąpi po zabraniu Kościoła i zakończy się chwalebnym ukazaniem się naszego Pana. Sąd na wielkim białym tronie i sąd żyjących narodów nie mają ze sobą nic wspólnego. Mają tylko jedną cechę wspólną – sędziego. Piąty sąd to jest właśnie sąd złych umarłych, sąd białego tronu. I tutaj mamy kilka miejsc, w których jest ten sąd wspomniany, między innymi jest on wspomniany w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 31 werset, Objawieniu, 20 rozdział, 5 werset, 7 werset, 11 werset i 15 werset. Czas, określony dzień po tysiącleciu, miejsce, przed wielkim białym tronem. Rezultat: potępienie w jeziorze ognia na zawsze.